Uczniowie zapraszają na festyn. Chcą przez wspólną zabawę pomóc choremu Ignasiowi. Marta Jastrzębska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Kiedyś może usiądzie, może powie mama, więc no nie poddajemy się, tak? Szukamy pomocy u różnych specjalistów. Wiemy, że każdego może to w pewnym momencie spotkać. No szkoda, że spotkało to akurat naszą koleżankę. Razem mamy wielką moc! Ten temat już za chwilę, ale w naszym serwisie dziś także inne ważne wiadomości. Dwulatek bez odpowiedniej opieki we Włocławku. Dziecko rzeczywiście oddaliło się z prywatnego żłobka w naszym mieście. Nieodpowiedzialność straszna. Rośnie liczba przestępstw dokonywanych w cyberprzestrzeni. Udało jej się jakby naciągnąć dziewczynę na wysłanie jakichś takich intymnych zdjęć. Z roku na rok jest tych przestępstw coraz więcej. Proces w sprawie napadu sprzed 20 lat. Zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 26 664 zł. Dwuletni chłopiec wyszedł ze żłobka we Włocławku i znalazł się bez opieki poza placówką. Malca zauważyła przypadkowa kobieta, która zaprowadziła go z powrotem. Teraz policjanci i urzędnicy, którzy sprawują nadzór nad żłobkiem, sprawdzają, jak mogło do tego dojść. Ratusz rozpoczął kontrolę wszystkich żłobków podległych miastu, zarówno tych miejskich, jak i prywatnych. Wyjście dwulatka poza teren żłobka najprawdopodobniej zarejestrowały kamery monitoringu. Żadne ludzkie oko tego momentu nie dostrzegło. Wszystko wskazuje na to, że chłopiec opuścił budynek placówki, gdy jedni z rodziców, odbierając swoje dziecko, zostawili uchylone drzwi. Nieodpowiedzialność straszna. Coś musi być nie tak, no bo to jest dziecko dwuletnie. No i jak tak samo sobie opuściło? Karygodne, można powiedzieć. Sama bym się... Nie wiem, co bym powiedziała w takiej sytuacji. Po prostu... No nie, dla mnie to jest nie do ogarnięcia. Żłobek, do którego chłopiec uczęszczał, znajduje się w ścisłym centrum Włocławka. Od tragedii dzieliły go sekundy. Na samotnie wędrujące dziecko zwróciła uwagę przechodząca ulicą kobieta. Policja na razie odmawia komentarza przed kamerą i nie zdradza dokładnych okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie w sprawie w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Kontrolę rozpoczął Urząd Miasta, który sprawuje nadzór nad placówką. Dziecko rzeczywiście oddaliło się z prywatnego żłobka w naszym mieście. Znajdowało się poza terenem placówki dość długo. Na szczęście na ulicy pewna pani zauważyła to dziecko i przyprowadziła je z powrotem do placówki. Po tej sytuacji miasto sprawdza procedury we wszystkich żłobkach, zarówno miejskich, jak i prywatnych. Pracownicy ratusza na razie nie wykryli żadnych nieprawidłowości. To drugie takie zdarzenie we Włocławku. W ubiegłym roku dziecko samo opuściło mury miejskiego żłobka. Dziecko, powiedzmy, dwuletnie jakby nie słucha, ono gdzieś tam jest myślami za rodzicami, powiedzmy, i szuka jakby cały czas możliwości, żeby się gdzieś tam oddalić. Tym bardziej, że na przykład jest to dziecko, które dopiero jakby ma swoje początki w takim żłobku, a w dobie obecnych różnych zabezpieczeń w szkołach, przedszkołach, w żłobkach, różnych systemów, monitoringów i tak dalej, no takie sytuacje w zasadzie nie powinny się zdarzać. Sytuacją zaskoczone są opiekunki z innych placówek. To jeden z miejskich żłobków w Bydgoszczy. By dostać się do wnętrza budynku, trzeba pokonać szereg zabezpieczeń. Zawsze zwracam uwagę, żeby brama wjazdowa na każdą posesję, teren żłobka, była zamykana. Furtki zamykane. Kolejnym elementem są drzwi wejściowe, gdzie są domofony. Zresztą przy bramach, przy furtkach również domofony posiadamy. Sale, w których przebywają maluchy, zamykane są na klucz. Na oknach balkonowych zamontowane są zabezpieczenia, tak by kilkulatek nie mógł sam wydostać się na zewnątrz. W ciągu dnia opiekunki kilkakrotnie przeliczają dzieci, a przed ich wyjściem na zewnątrz najpierw dokładnie sprawdzają teren, zamknięcie bram czy furtek. Nie wiadomo, czy takie procedury były stosowane we Włocławku. Wyjaśni to policyjne śledztwo. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Włocławek, Agata Chyłka, Wnuk. Z roku na rok niepokojąco szybko rośnie liczba przestępstw dokonywanych w sieci. Policyjne statystyki wyraźnie pokazują, że dostęp do internetu niesie za sobą wiele zagrożeń, na które narażeni są zarówno dorośli, jak i dzieci. Jak bezpiecznie surfować w sieci i co robić, gdy padnie się ofiarą cyberprzemocy? O tym dyskutowano w 6. Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.
Kto żyje w wirtualnym świecie, jest martwy w prawdziwym. To hasło podsumowujące poruszającą kampanię, która powstała z inicjatywy Unii Europejskiej. Na filmie widać młodego człowieka, który nie potrafi nawiązywać normalnych relacji z bliskimi w codziennym życiu. Istnieje dla niego tylko wirtualna rzeczywistość. Bez komputera, telefonu czy innego urządzenia z dostępem do internetu wielu młodych ludzi nie wyobraża sobie dnia, a ogólnodostępna sieć to zwłaszcza dla dzieci i młodzieży ogromne zagrożenie. Tam, gdzie mieszkam, poza Bydgoszczą trochę, że pewna osoba podszyła się pod kogoś i jakimś cudem udało jej się jakby naciągnąć dziewczynę na wysłanie jakichś takich intymnych zdjęć, a potem zaczęła ją szantażować. Policja alarmuje, co roku znacząco wzrasta liczba przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni. Wystarczy otworzyć przeglądarkę. Wpisując pierwsze dwie litery, od razu wychodzą podpowiedzi z Google takie, których byśmy nie oczekiwali. Więc myślę sobie, że ten wachlarz jest bardzo szeroki. Tu dzielenie czegoś na kategorie, myślę sobie, że w dzisiejszych czasach nie ma sensu. Według statystyk w 2017 roku funkcjonariusze w całym kraju prowadzili ponad 1500 spraw. Rok wcześniej o połowę mniej. Jeżeli chodzi tutaj o młodych ludzi, no to niestety musimy wskazać, czy to pornografia, czy po prostu namawianie młodych osób do kontaktów z dorosłymi. Ale wśród zagrożeń są także internetowe oszustwa. W sieci dużo łatwiej niż w rzeczywistości można stracić pieniądze, ważne dane do różnego rodzaju kont, czy nawiązać niebezpieczne relacje z nieznajomym. My powinniśmy uczyć się nie zakazywać internetu ludziom, lecz uczyć odpowiedniej filtracji informacji. Teorie uczniowie znają doskonale. W praktyce bywa różnie, dlatego o bezpieczeństwie w sieci po raz kolejny dyskutowano w 6. liceum ogólnokształcącym. Jeden uczeń tutaj na debacie powiedział, internet to jak dynamit, do którego nie mamy instrukcji. Bardzo mi się ta wypowiedź podobała, bo ja myślę, że właśnie ta debata ma dać im taką instrukcję, z czego warto korzystać, a z czego nie. W debacie z udziałem przedstawicieli policji, straży miejskiej, specjalistów od terapii uzależnień wzięli udział uczniowie z bydgoskich szkół. Komisja Badania Wypadków Lotniczych zakończyła pracę w związku z katastrofą, do której doszło w lipcu 2018 roku. Pod Pasłękiem zginął wtedy pilot samolotu. Nieoficjalnie mówiono, że do wypadku mogły przyczynić się modyfikacje foteli katapultowych, które przeprowadzono w serwisie Wojskowych Zakładów Lotniczych w Bydgoszczy. Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła, że popełniono błąd na etapie projektowania pierścienia ścinającego. Do katastrofy lotniczej doszło niespełna rok temu. Wtedy zginął 33-letni pilot. Jego ciało znaleziono 200 metrów od wraku. Był zapięty w fotelu. Spadochron się nie otworzył. Przyczyny tego tragicznego zdarzenia ustalała Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Okazało się, że fotel katapultowy nie zadziałał prawidłowo z powodu wady pierścienia ścinającego. Ten detal został przygotowany na podstawie projektu Wojskowych Zakładów Lotniczych w Bydgoszczy w 2011 roku. Jak informuje Polska Grupa Zbrojeniowa, błąd popełniono właśnie na etapie projektowania pierścienia ścinającego i nie został on wykryty w procesie wprowadzania i wdrażania części do produkcji. Zgodnie z decyzją głównego inżyniera wojsk lotniczych, we wszystkich samolotach wyposażonych w fotele K-36DM wymieniono pierścienie zaprojektowane w 2011 roku. Wojskowe zakłady lotnicze w Bydgoszczy sprawy nie chcą komentować. Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces w sprawie napadu sprzed 20 lat. Do zrabowania ponad 26 tysięcy złotych przyznał się Ryszard K., doskonale znany toruńskim śledczym. Mężczyzna odbywa karę 25 lat więzienia za zabójstwo. Pusta ławka. Ryszard K. owszem, pojawił się w sądzie, ale na sali rozpraw już nie. Powód? Obecność mediów. Mężczyzna za pośrednictwem swojego obrońcy przekazał, że weźmie udział w rozprawie, jeżeli dziennikarze opuszczą salę. Stąd wniosek o wyłączenie jawności procesu. Sąd jednak do tej prośby się nie przychylił i odczytał zeznania mężczyzny, które ten złożył w toku postępowania przygotowawczego. Treść zarzutu i pouczeń zrozumiałem, przyznaję się do jego popełnienia, korzystam z prawa odmowy składania wyjaśnień, nie będę odpowiadał na pytania, a ten protokół zakończono. Do napadu z użyciem broni doszło w styczniu 1999 roku. Działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie w porozumieniu z innym nieustalonym sprawcą, dokonał rozbroju na osobę w ten sposób, że po poprzednim zagrożeniu użyciem broni palnej w postaci pistoletu marki Walter, a następnie uderzenie nim w twarz
następstwie którego wymieniona upadła i straciła przytomność, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 26 664 zł. Przez lata nie udało się wykryć napastników, dlatego sprawa została umorzona. Śledczy wrócili do niej po 20 latach, po tym jak zgłosił się do nich sam Ryszard K. 44-letni dziś mężczyzna jest doskonale znany policji. Na koncie ma m.in. napady, w tym ten, który zakończył się tragicznie. Grudzień 2000 roku. Zamaskowani i uzbrojeni mężczyźni napadają na hurtownię alkoholi. Pada strzał, ginie młody mężczyzna. Z bliskiej odległości. Tak, że w wyniku obrażeń doznanych na skutek rany postrzałowej zmarł. I w tym przypadku sprawcy przez lata byli bezkarni. Dopiero w 2011 roku zapadł wyrok. Ryszard K. trafił do więzienia na 25 lat. Za napad z 1999 roku grozi mu 15 lat pozbawienia wolności. Toruń, Aleksandra Ciekut. To jest główne wydanie zbliżenia. Przed nami jeszcze między innymi targi pracy i edukacji z myślą o niepełnosprawnych. Światowy zjazd nauczycieli polonijnych w Toruniu. W Polsce żyje około 5 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zaledwie co trzecia podejmuje zatrudnienie. A możliwości rozwoju, kształcenia i zatrudnienia są, o czym przekonali się uczestnicy drugich targów pracy i edukacji. Spotkanie zostało zorganizowane z myślą o niepełnosprawnych, ale z ofertą mógł się zapoznać każdy. Dla chętnych przygotowano m.in. prezentacje, wykłady i spotkania z doradcą zawodowym. Barbara Kowalczyk miała zaledwie 13 lat, gdy usłyszała diagnozę dystrofia mięśniowa. Nie chciała poddać się chorobie i podjęła zatrudnienie w biurze przy komputerze. Jak sama mówi, musiała pokonać wiele barier, nie tylko te widoczne gołym okiem. Myślę, że te bariery są głównie w osobach niepełnosprawnych, bo rynek pracy jest otwarty, jest dużo miejsc pracy, które należy tylko sobie odnaleźć i realizować się zawodowo i żyć normalnie, aktywnie. Ofert pracy nie brakuje i pracodawców, którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne. Jednym z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie w skali kraju w strukturach ZUS zatrudnionych jest blisko 1800 osób niepełnosprawnych. W bydgoskim oddziale pracuje 25 osób. W tej chwili mamy około 6 ofert pracy ze stanowiskami, które są dostosowane do osób z niepełnosprawnością i serdecznie zachęcamy takie osoby do podjęcia zatrudnienia w naszej instytucji. W Polsce żyje 5 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Umożliwienie im uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym to główny cel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na Kujawach i Pomorzu zatrudnionych jest ponad 20 tysięcy pracowników w zakładach, które otrzymują dofinansowanie. Na wsparcie zatrudnienia PFRON przeznacza 160 milionów złotych. Z danych wynika jednak, że jedynie 30% niepełnosprawnych decyduje się na podjęcie pracy. Te statystyki ma zmienić nowy projekt Aktywni Plus, który zakłada zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami i ułatwienie im zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ma ona za zadanie zbudowanie koalicji wyższych uczelni, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu, instytucji rządowych. Idą za tym środki finansowe Państwowego Funduszu w ramach trzech programów: Absolwent, Stabilne Zatrudnienie oraz Praca Integracja. O możliwościach rozwoju, kształcenia i zatrudnienia można było się dowiedzieć podczas drugich targów pracy i edukacji zorganizowanych w Wyższej Szkole Bankowej. Swoją ofertę prezentowali pracodawcy. Dla chętnych przygotowano również wykłady i spotkania z doradcami zawodowymi. Mają wspomóc, przekazać pewną wiedzę odnośnie właśnie przedsiębiorczości, czy na przykład zakładania nowej działalności. To jest taka bardzo istotna wiedza dla młodych ludzi, żeby być może też pomóc im w wyborze. Dla nas jest bardzo ważne to, żeby w programach studiów i kierunki studiów uruchamiać w kierunkach poszczególne programy, które wyposażą absolwenta w wiedzę, która się nadaje i absolwentowi, żeby zdobyć pracę, i pracodawcy, żeby go zatrudnić. W ramach targów odbyły się spotkania, między innymi dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Przygotowano także wystawę zdjęć i prezentację stoisk warsztatów terapii zajęciowej z województwa kujawsko-pomorskiego.
Toruń na kilka dni stał się centrum nauczania polonijnego. Z całego świata przyjechali do miasta pedagodzy, którzy pracują z młodzieżą o polskich korzeniach. Dzielili się doświadczeniami, nie zawsze łatwymi, i wspólnie szukali najlepszych rozwiązań dla ciekawej i efektywnej nauki. Daniel Zatorski, jak sam o sobie mówi, jest nauczycielem polonijnym z powołania. Pracuje z dziećmi i młodzieżą od ponad 10 lat. Od początku swojej kariery zawodowej pracuje w szkołach wyłącznie za granicami kraju, obecnie w Kazachstanie. Najbardziej taką jasną stroną pracy pedagoga na wschodzie są ludzie. Jest nasza Polonia. Uśmiechy dzieci, które widzi się na co dzień, rekompensują wszystkie niedoskonałości, niedostatki, wszelkie problemy. A zaangażowanie i ciężka praca zostają po latach docenione. Daniel Zatorski, podobnie jak Barbara Półtorek, zostali wyróżnieni tytułem Polonijnego Nauczyciela Roku. Staram się zarażać ich właśnie pasją do historii, a szczególnie historii Polski, ponieważ mieszkają za granicą i nie chciałabym, aby wracając do kraju, a te przepastki się coraz częściej zdarzają, aby mieli jakieś braki w tym wykształceniu. Uczęszczanie do szkoły polonijnej to nie lada wyzwanie, bo to dodatkowe zajęcia, które odbywają się zwykle w soboty i niedzielę, w czasie, w którym rówieśnicy korzystają z czasu wolnego. Chciałam się nisko pokłonić właśnie rodzicom za to, że nie mają sobót, nie mają niedziel, bo wiozą swoje dzieci do szkół, do nauczania języka, poznawania kultury, do przysyłania tychże dzieci na obozy edukacyjne, na kolonie. Polski rząd zainteresowany jest tym, aby Polacy za wschodnią granicą czy Polonosi z różnych części świata utrzymywali kontakt z naszą ojczyzną. Wydaje się, że jest to oczywiste, jeżeli będą kulturowo związani z Polską, jeżeli będą mówili w języku polskim, ten związek będzie zdecydowanie łatwiejszy. Aby tak było, trzeba nieustannie szukać najlepszych rozwiązań dla ciekawej i efektywnej nauki. I taki jest m.in. cel 8. zjazdu nauczycieli polonijnych. Do Torunia przyjechało 140 pedagogów z ponad 20 krajów. Staramy się wyposażać nauczycieli w dobre narzędzia, w dobre umiejętności, które pozwolą szkołę polonijną bądź szkołę polską działającą w obcych systemach edukacji uczynić nie tylko skuteczną, ale również atrakcyjną. Zjazd nauczycieli polonijnych zakończy się w niedzielę. Natalia Kurowska, TVP 3 Bydgoszcz. Pokazy tańca, sztuk walki, gry i zabawy sportowe w szkole podstawowej nr 63 w Bydgoszczy to będzie dzień pełen atrakcji. A wszystko to z myślą o małym Ignasiu, który walczy o zdrowie. Chłopczyk ma 3 latka i wiele schorzeń, których przyczyn lekarze wciąż szukają. Kosztowne badania genetyczne, rehabilitacja oraz konieczność zakupu specjalistycznego sprzętu powodują, że rodzina potrzebuje wsparcia, a pomóc jej może każdy. Wystarczy przyjść jutro na festyn. Kiedyś może usiądzie, może powie mama. Więc no nie poddajemy się, tak? Szukamy pomocy u różnych specjalistów, szukamy możliwości zdiagnozowania syna. Od narodzin Ignaś walczy z poważnymi chorobami, które nie pozwalają mu normalnie się rozwijać. Nie chodzi, nie siedzi, nie mówi, a ma już 3 lata. Szpital jest dla niego niemal codziennością. Badania, operacje, a to wiąże się z bólem. Powodem są liczne schorzenia. Chłopiec cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, ma zaburzenia pokarmowe, padaczkę czy upośledzenie czynności wątroby. Miał już operowane serduszko. Ciągle pojawiają się nowe problemy zdrowotne. Ignaś jest bardzo dzielny, naprawdę. Czasem jest trudno uwierzyć w to, ile to dziecko jest w stanie znieść, tak? I wydaje mi się, że po prostu, nie wiem, może myśli, że tak po prostu wygląda życie, tak? Dlatego rodzice pokazują Ignasiowi, że życie to nie tylko szpital. Lubi patrzeć się na drzewa, jak szumią, jak śpiewają ptaki. Ostatnio w zoo, jak byliśmy, to bardzo mu się podobały właśnie dźwięki wydawane przez pawia czy przez papugi. To przyciągało najbardziej jego uwagę. Kiedy Ignaś patrzy na świat, rodzice szukają odpowiedzi, co jest powodem schorzeń synka. Potrzebne są badania genetyczne, ale także nieustanna rehabilitacja czy zakup specjalistycznego sprzętu. To generuje poważne koszty i rodzina potrzebuje wsparcia. W pomoc zaangażowała się szkoła podstawowa nr 63 w Bydgoszczy, w której pracowała mama Ignasia. W piątek organizuje rodzinny festyn z atrakcjami i zbiórką pieniężną.
Trzeci charytatywny festyn rodzinny dla Ignasia 14 czerwca, godzina 16. Już jutro zabawy, dmuchany plac zabaw, pokazy tańca, sztuk walki, loterie fantowe i grill. Na terenie szkoły będzie rodzinnie i wesoło. Solidaryzujemy się, bo wiemy, że każdego może to w pewnym momencie spotkać. No, szkoda, że spotkało to akurat naszą koleżankę. Tak los być może chciał i miejmy nadzieję, że to nasza pomoc, taką jaką możemy zadeklarować i zorganizować, przyniesie efekt. Razem mamy wielką moc! Bardzo często rodziny tak bardzo chorych dzieci są niezwykle silne. Skąd ta siła się bierze? Z miłości. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Zapraszamy więc Państwa jutro na festyn, a bydgoszczanie lubią pomagać. Wiemy to na pewno, bo zamiast wyrzucać żywność, przynoszą ją potrzebującym. I tak od 2 lat działa Jadłodzielnia, wspólna spiżarnia w Bydgoszczy. W każdy poniedziałek i czwartek z wymiany żywności korzysta kilkadziesiąt osób. Wolontariusze Jadłodzielni świętują kolejny rok działalności i nabrali apetytu na więcej. Obiecują, że będą kolejne takie punkty w mieście. Kamienica przy Gdańskiej 79 w Bydgoszczy. W każdy poniedziałek i czwartek ustawia się tu kilkumetrowa kolejka osób czekających na ciepły posiłek. W stolikach, no i czasami pieczywo, obiady są czasem też, nie? Także nie można narzekać. Do Jadłodzielni może przyjść każdy. Nikt nie patrzy tu na wygląd, wiek ani sytuację materialną. Jestem bez prawa do zasiłku. Bez dochodu, trochę MOPS tam pomaga, no i tu przychodzę właśnie. W ciągu 2 lat przez spiżarniane półki przewinęły się tony żywności. Idea jest prosta, nie marnowanie jedzenia. Bydgoszczanie przenoszą tu słoiki z ciepłymi posiłkami, ale także produkty z dłuższą datą przydatności. Nad porządkiem w Jadłodzielni czuwają wolontariusze. Oni wiedzą, że warto pomagać. Warto pomagać zawsze, bo są ludzie, którzy naprawdę potrzebują takiej pomocy, a inspiratorem naszej akcji to też jest dyrektor Irek Mickiewicz, który nas tak zmobilizował do akcji. No i przy nim wszyscy się trzymamy i pomagamy tym ludziom, jak tylko można. Jadłodzielnie zyskują na popularności. W Bydgoszczy podobny punkt znajduje się przy ulicy Królowej Jadwigi. Potrzebującym od wielu lat pomaga też Fundacja Caritas, organizując zbiórki charytatywne, spotkanie wielkanocne czy świąteczne paczki. Z kolei wolontariusze wspólnej spiżarni chcą, by jadłodzielni było więcej. Będziemy chcieli tworzyć takie jadłodzielnie samoobsługowe na osiedlach, bo wiemy, że im te jadłodzielnie będą bliżej, tym łatwiej będzie każdemu zanieść. Z okazji 2-lecia Jadłodzielni przy ulicy Gdańskiej nie zabrakło urodzinowego tortu i życzeń, by oferujących pomoc było więcej niż potrzebujących wsparcia. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. Na swój sukces pracują cały rok, dzięki czemu zdobywają najwyższe lokaty podczas konkursów i olimpiad. Koniec roku szkolnego to także okazja do nagrodzenia finalistów ogólnopolskich olimpiad, turniejów i konkursów. Wyróżnienia otrzymali nie tylko uczniowie, ale również przygotowujący ich nauczyciele. Z laureatami spotkał się dzisiaj prezydent Rafał Bruski oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty Marek Gralik. To jest ogromny dla mnie zaszczyt, ponieważ wszystkie konkursy kuratora prezentują bardzo wysoki poziom i to jest bardzo wyjątkowa dla mnie nagroda otrzymać nagrodę prezydenta. Chciałabym w przyszłości robić coś związanego z matematyką. Nie mam wybranych jeszcze studiów, ale właśnie w tym kierunku chciałabym podążać. Jest to dla mnie duży zaszczyt, jestem bardzo szczęśliwa. Długo na to pracowałam i jestem po prostu z siebie dumna. Turystyka jest jedną z moich wielkich pasji, oprócz muzyki. Bardzo mi to pomaga, że całkiem dobrze mówię po angielsku i interesuję się geografią i historią. I turystyka to jest takie połączenie tych trzech przedmiotów, co ułatwia mi odnaleźć się na takich olimpiadach wiedzę o turystyce. Rozwinąłem moje skrzydło w olimpiadzie wiedzy elektrycznej i elektronicznej. Po pierwsze sprawdziło moje umiejętności w tej dziedzinie i jednocześnie otworzyła mi drzwi do paru bardzo dobrych polskich uczelni.
Są nimi m.in. AGH, który jest organizatorem tej olimpiady. W tym roku o 25 takich laureatów jest więcej niż w roku poprzednim. Są też laureaci wielokrotni, a więc ci, którzy uzyskali tytuł laureata nie w jednej, ale w dwóch czy w trzech nawet dziedzinach. Jest to okazja, żeby pogratulować uczniom, że im się chce, pogratulować uczniom, którym ewidentnie się chce robić więcej, którzy wymagają od siebie więcej, nawet niż nauczyciele od nich wymagają, to warto podkreślić, i podziękować również tym nauczycielom, którzy przyczynili się również do ich sukcesu. A już niebawem po takich sukcesach zasłużony odpoczynek. Jaką ofertę przygotowują dla młodzieży samorządy i organizacje oraz instytucje, o tym w rozmowie dnia. Gośćmi Anny Trzcińskiej będą Elżbieta Wiewióra, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Bydgoszczy, i siostra Jadwiga z Caritas diecezji toruńskiej. Początek programu o godzinie 19. Mamy więc jeszcze kilka minut. Czas na informacje sportowe. Mirosław Wysocki, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj trochę o sporcie młodzieżowym. Zbliża się koniec roku szkolnego, a zatem i czas podsumowań sportowej rywalizacji uczniów. Zakończyła się 26. Bydgoska Olimpiada Młodzieży. Medale i puchary rozdano także najlepszym żakom w Toruniu. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów od września rywalizowali w wielu dyscyplinach, zarówno indywidualnych i drużynowych. W 26. Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży triumfowały szkoły podstawowe nr 63 i 31 oraz 6. Liceum Ogólnokształcące. A w Toruniu szkołą, która zajęła pierwsze miejsce w dwóch kategoriach, była podstawówka nr 8. W sumie w Bydgoszczy i Toruniu przez cały rok rywalizowało blisko 20 tysięcy uczniów. Więcej o sporcie, także tym dorosłym, po wieczornym wydaniu zbliżeń. Przelotne, ulewne opady, gwałtowne burze i silne porywy wiatru. Za oknami było dziś bardzo dynamicznie w pogodzie. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia dla naszego regionu. Synoptycy ostrzegają, intensywne zjawiska mogą wystąpić jeszcze wieczorem i na początku nocy. Możliwe są też przerwy w dostawie prądu. Służby apelują o ostrożność, a o tych szczegółach prognozy pogody teraz już Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. Nad regionem przechodził dziś od rana burzowy front. Te zdjęcia pochodzą ze strony kujawsko-pomorskich łowców burz. Jak widać, w wilgotnym, ciepłym powietrzu błyskawicznie wypiętrzały się dziś burzowe chmury. W tej chwili te zjawiska mogą wystąpić jeszcze we wschodniej części województwa. Od jutra popłynie bardzo ciepło, ale już nie tak upalne i parne powietrze. Na termometrach zobaczymy od 24 do 27 stopni. Nieco chłodniej niż do tej pory będzie też o poranku, bo lokalnie temperatura spadnie w regionie do 13 lub 14 stopni. W kolejnych dniach pogoda zachęci nas do wypoczynku na świeżym powietrzu. Będzie ciepło, znów pogodnie, ale nie upalnie. A szczegółowa prognoza oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Teraz to już wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:00. Zapraszam. Do zobaczenia.